ten czas. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś życzenie zabrać głos, oczywiście dwa mikrofony tutaj widać są na środku, są do Państwa. Chciałem, no można powiedzieć, że już jeden z najstarszych tutaj z Łódniku. Są jeszcze ze mnie starszy, ktoś jedna osoba jest. I chciałem tutaj właśnie podziękować Wam, kochane dzieci. Dzieci, a to dzieci nasze, o tutaj były takie, o jak ten Mariusz, Kasia, tacy byli, przyszli do zespołu i tego, a to już są większe dzieci trochę, nie? Już zaraz do Żywca pojadą, po 16 lat muszą mieć, żeby do Żywca jechać. I właśnie dziękuję, że to macie, a szczególnie gdzie, komu dziękować tutaj. Kochanej naszej niewiaście, Kasi, Mariuszowi, że się starają po prostu, widzą tą chęć właśnie bycia z tymi dziećmi, bo to jest naprawdę ciężka praca, ciężka, już tu mówili przedmówcy, pan Irek mówił, jak to ciężko było, jeszcze za, można powiedzieć, za starej komuny. Ciężko było, bo potrafili nawet taki dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury nie zezwolił nam iść na procesji na Boże Ciało, czy jakaś procesja była w strojach. Ja powiedziałem, nie, w życiu, ja pójdę, na śmierć pójdę, ale w stroju pójdę na procesję, pójdziemy na procesję. Byliśmy i nic nam nie zrobili. No i jeszcze raz. Dziękujemy raz jeszcze, panie Wiktorze. To naprawdę piękne zobaczyć wzruszenie, które tutaj przy tej okazji pana ogarnia. Dziękujemy bardzo. Ja bym chciała przekazać list prezesa Związku Polaków w Rumunii. Drodzy przyjaciele, przyjmijcie proszę nasze najszczersze gratulacje z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia zespołu górali czadeckich z Doliny Nowego Sołomca. W imieniu swoim i zamieszkałych na rumuńskiej Bukowinie rodaków pragnę wyrazić słowa uznania za zapał, wysiłek i zaangażowanie, z jakim byli i obecni członkowie zespołu oraz jego kierownicy od tak wielu lat pielęgnują dziedzictwo Polaków bukowińskich, zadbałość o nasz góralski folklor, gwarę, wiarę i tradycje, by trwały i były żywe także w sercach naszych dzieci i wnuków. W imieniu rodaków z Bukowiny, prezes Związku Polaków Rumunii, poseł Gerwazy Longe. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, wójt gminy Żary, pan Leszek Mrożek nie mógł być dzisiaj obecny podczas tej uroczystości, nad czym zapewne bardzo ubolewa i poprosił mnie o godne reprezentowanie. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu. Zespół Górali Czadeckich Dolina Nowego Sołomca to zespół zaliczany do czołowych zespołów folklorystycznych województwa lubuskiego, który w śpiewie i tańcach prezentuje bukowiński folklor. To zespół wyjątkowy, który jest wizytówką nie tylko gminy Żary, ale także powiatu żarskiego oraz województwa lubuskiego. Muzyka i taniec Górali Czadeckich jest nieodłącznym elementem wielu uroczystości, nie tylko w Złotniku, ale również w innych częściach naszego regionu. Swoim śpiewem wzbogacają wszelkie uroczystości kościelne, patriotyczne i kulturalne. Kierownikami zespołu są Katarzyna i Mariusz Bryjak, którzy przejęli zespół po długoletniej pracy i niesamowitemu zaangażowaniu państwa Jadwigi i Wiktora Bryjak. Przodkowie członków zespołu przybyli do Polski z Bukowiny. Przekazywali swoje życzenia, zwyczaje z pokolenia na pokolenie. Tradycje rodzinnej wsi kultywują w śpiewie i tańcach, a także w formie widowisk folklorystycznych ukazujących zwyczaje i obrzędy ludowe. Zespół sam opracowuje choreografię do tańców, czerpiąc ją z tradycji bukowińskich. Część strojów to oryginały przywiezione z Bukowiny. W swoim programie prezentuje piosenki i tańce bukowińskie. To zespół licznie nagradzany i wyróżniany, to wielokrotny laureat i finalista przeglądów ogólnopolskich i międzynarodowych.
To sama duma i zaszczyt posiadać taki zespół na terenie naszej gminy. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, a ja w imieniu Pana Wójta chciałabym odczytać podziękowanie dla zespołu górali Dolina Nowego Sołońca w Złotniku z okazji jubileuszu 40-lecia działalności. W uznaniu za Wasz niezwykły wkład w kulturę oraz tradycje naszej gminy. Przez te lata działalności jako zespół folklorystyczny przyczyniliście się do zachowania i promocji lokalnych tradycji, pieśni oraz tańców ludowych. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie, poświęcenie oraz talent, które sprawiają, że Wasze występy są zawsze niezapomniane i magiczne. Życzę Wam wielu kolejnych lat pełnych pasji, twórczego zaangażowania i artystycznych sukcesów. Niech muzyka, taniec i tradycja zawsze będą Waszym drogowskazem, a występy pełne radości i wzruszeń. Jeszcze raz serdecznie gratuluję jubileuszu i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Z wyrazami szacunku, Leszek Mrożek, wójt gminy Żary. Drodzy Państwo, w dowód za zaangażowanie całego zespołu górali czadeckich od wójta gminy Żary, talon w wysokości 3000 zł. Przeznaczeniem na doposażenie, wyjazdy i na to, co tylko sobie zażyczycie. Przekazuję na ręce pani Kasi i pana Mariusza. Również mamy zaszczyt wręczyć podziękowanie dla pani. To było dla zespołu górali czadeckich, żeby sobie powiesili w swoim pomieszczeniu. A teraz dla pani Kasi i Mariusza Bryjak. Gratulacje. I oczywiście nieocenionym państwa prosimy Jadwigę i Wiktora Bryjak. Mam zaszczyt reprezentować Zarząd Powiatu Żarskiego w osobach pana starosty Bogdana Kępińskiego, pana wicestarosty Wojciecha Kasprowa, no i Radę Powiatu Żarskiego jako jej przewodniczący. Chciałbym refleksję osobistą króciutką. Otóż jestem urodzonym Lubuszaninem. I miałem cudowną okazję, bardzo, bardzo wiele lat temu, może pan Wiktor mi to pomoże, odświeżyć świętej pamięci Gerard Nowak, który gościł zespół na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym. Umieścił mnie jako rzecznika prasowego tego festiwalu w jednym pokoju z panem Bryjakiem. Może pan Wiktor pomoże, z którym? W każdym razie, proszę Państwa, to była fantastyczna noc tłumaczenia mi, temu urodzonemu tutaj Lubuszaninowi, co to jest w ogóle, czym Państwo jesteście. Zostało mi to jako ślad do końca życia. Drugi fantastyczny kontakt z zespołem miałem jako dyrektor Domu Kultury w Gozdnicy, kiedy miałem zaszczyt zaprosić Państwa zespół na Dni Ceramiki do Gozdnicy i z przykrością musiałem stwierdzić, że Euroregion strasznie długo zwlekał z zapłatą, ale która się w końcu dokonała. Dzisiaj przywiozłem Państwu
skromny, ale uzgodniony z zespołem upominek. To jest mniej 1,0 niż wójt gminy, to jest 400 zł uzgodnione, ale pokrycie mam w tej kopercie rzeczywiste, to nie jest tylko wydruk. Gratuluję Państwu serdecznie. Każdą okazję swoją prywatną, rodzinną wykorzystuję, żeby być na Państwa koncertach, oglądać. I dlatego dzisiaj jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, jeśli mogę to wręczyć. W imieniu całego zespołu Górali Czadeckich Jodełki z Żagania życzymy Wam jeszcze wiem, jesteście pięknym zespołem i jednocześnie muszę też to powiedzieć w imieniu też Mirka, mojego męża, gratulujemy Wam bardzo serdecznie i dziękujemy za bardzo miłą, życzliwą, zawsze owocną, efektywną współpracę. Dziękujemy. Najlepszy wydawca przewodników i map polskich, w którym zamieszczone są najciekawsze i najbardziej atrakcyjne miejsca do obejrzenia, wydając taki dział odnośnie nazwane Kresy Zachodnie, czyli od morza do gór cały pas granicy zachodniej. Między innymi 11 dział obejmuje środkowe nadbogórze, tak to nazwali, czyli powiat szarski, żagański. I oczywiście oprócz tych atrakcji, które opisuję, zawsze ma także, zamieszcza zdjęcia z dłuższym opisem, co warto obejrzeć, najlepiej nie pominąć tego, będąc w tym rejonie. I otóż w tejże mapce numer 11 jest 13 takich bardzo ważnych pozycji. A znanych, to wiadomo, jest tutaj Sopronica oczywiście, Zamek Żarski, z Żagania jest oczywiście pałac, wiadomo, pomnik historii, czyli klasztor kanoników regularnych augustiańskich, oczywiście Wielka Ucieczka i tak dalej. Ale pod numerem 6 jest napisane Złotnik, zespół górali czadeckich. Z bardzo długim, co ciekawe, prawie bardzo dobrym opisem. Może znalazłem tylko dwa małe błędy. To świadczy, że to jest coś, co nie można ominąć. Bo wszystkie atrakcje to są te, które są najcenniejsze, najwartościowsze. To jest oczywiście, kiedy się spojrzy, to 40 lat, no to nie dziwię się, że tak zostało umieszczone. Ale ja Wam życzę, Kasiu i Mariuszu, pozwolę sobie, bo ja też jestem z Bryjaku, więc pozwolę sobie tak powiedzieć. Życzę Wam, żeby było wielu kierowników w tym zespole. Dlaczego? Ano dlatego, że potrzebny jest kierownik do zespołu, żebyście nie musieli się zajmować wszystkim. Żeby był kierownik do zespołu, kierownik, który będzie dbał o instrumenty, wiedział, gdzie w jakim warsztacie można naprawić. Żeby był kierownik od płótna lnianego, pilnował, żeby koszule dobrze były uszyte, jak brakuje komu, to trzeba doszyć, żeby pilnował koszul. Inny, żeby był kierownik od paciorków, żeby przypilnował, żeby to było doszyte, aha, temu brakuje piesku, temu brakuje plecków, tamtemu Jordana trzeba zrobić i tak dalej. Żeby był jeden z kierowników, był od sukna, tak, bo ten już ma podki przetarte na siedzeniu na przykład, nie powiem, na lici, no, na lici. Nowe potrzebuje ktoś od kierowców, żeby był jeden kierownik i żebyście mieli takich kierowników jak najwięcej. Bo wy i tak Wam zostanie jeszcze dużo. Wam zostanie tak jeszcze dużo, a teraz przy tych papierach to Wam zostanie nawet więcej niż dużo. Więc ja Wam życzę, żeby właśnie takich kierowników jak najwięcej. Żeby nie tylko patrzyli, że bo to oni są co kierownicy. No, także takich kierowników Wam życzę. Im więcej będzie takich kierowników w zespole, im więcej będzie tych, którzy by chcieli coś z siebie dać, i będą wokół siebie skupiać takich, którzy może nawet nie są w zespole, ale to sąsiadka, to mi pomoże zrobić to, ty mi pomoże zrobić to, ten udział sąsiad, bo tam trzeba poprawić tutaj skóry trochę, pierce trzeba poprawić, tam pasy trzeba zrobić. Im więcej będzie takich
tym zespół się będzie bardziej rozwijał i będziemy jeszcze większym sukcesem. Tego wam z całego serca życzę. Gratulujemy jeszcze raz i życzymy co najmniej kolejnych 40 lat. Wszystkie dobre. Więc taki bok. Śniło mi się dziś nad rankiem. Przyszedł do mnie anioł z wiankiem i powiedział mi tę nowinę, że zespół Dolina Nowego Słońca ma 40 urodziny. Żyjcie wszyscy długie lata, niech wam anioł wieniec splata, niech wam splata z białej róży. Żyjcie, tańczcie, śpiewajcie i rozgłaszajcie tą kulturę piękną, bogomińską jak najdłużej. Stanowianie życia. Delegacja. Jadzia Kutyna, znana Jadzia Ziemiecka, znana w Polsce nie tylko. Nasz przyjaciel, Zbigniew Stankiewicz i ja, Janek Pituła. Gramy, śpiewamy, tam w Beskidzie Żywieckim mamy zespoły swoje i tak dalej, ale dziwicie się, dlaczego jestem w tym stroju. Otóż moi rodzice, dziadkowie urodzili się, mieszkali na Bukowinie, po wojnie tutaj, a ja się znalazłem potem niedaleko Żywca i tam działam, a tutaj się u was czuję znakomicie. Życzenia śpiewane. Gratulujemy wam tak szybkiego sukcesu utworzenia i utrzymania w ciągłym rozkwicie góralskiej tradycji i góralskiej muzyki, tańca i śpiewu. Życzymy wam zdrowia, siły, wytrwałości, miłości, a nade wszystko błogosławieństwa Bożego. Niech dalej kwitnie przez następne pokolenia tradycja naszych przodków. 100 lat, 100 lat, żyjcie nam. Chciałem przyjechać do Złotnika, to pytam kolegę Zbyszka Kowalskiego, no ale jak tam żar do Złotnika? Jak to jadę? Weźmiesz taksówkę i powiesz kierowcy do Bukareszty. No, wiadomo, gdzie by mnie przywiózł. Tak to właśnie jest ode mnie, z moich rodzinnych stron. Gratulacje oraz najlepsze życzenia. Już od 40 lat zespół przyciąga uzdolnione dzieci. Wiem, że to są uzdolnione. Bo też je uczę.
uzdolnioną młodzież i osoby dorosłe, które realizują swoją pasję, jaką jest taniec i śpiew ludowy. Jednocześnie w piękny sposób kultywując polskie tradycje i obyczaje. W dniu waszego jubileuszu składamy wam serdeczne życzenia wytrwałości w dążeniu do celów, wielu osiągnięć artystycznych, wychowaniu następnych pokoleń, tancerzy i kolejnych przepięknych jubileuszy. Dziękuję. My tak skromnie po sąsiedzku bardzo dziękujemy za zaproszenie. I mam tutaj taki list gratulacyjny od sołectwa Lubomyśl, bo reprezentujemy sołectwo. I przeczytam. Z okazji jubileuszu 40-lecia zespołu Dolina Stuknowego Słońca pragniemy w imieniu sołectwa Lubomyśl złożyć dla byłych i obecnych członków zespołu najserdeczniejsze gratulacje oraz podziękowanie za waszą pracę, trud, włożony w występy, śpiew, taniec oraz kultywowanie tradycji naszych przodków. Całemu zespołowi życzymy wielu widzów podziwiających wasze talenty i zaangażowanie przez wiele, wiele lat. Wszystkiego dobrego w imieniu Rady Sołeckiej i Sołectwa Lubomyśl. I tu jest jeszcze taki z tyłu mały załącznik na rozmnożenie. Bardzo pani Sołtys. Drogi zespole Doliny Słońca, Mariuszu, Kasiu, chciałem tylko powiedzieć, że kultywujecie tradycję, muzykę, taniec, śpiew, ale jest jeszcze coś jeszcze, co trzeba kultywować, także składam na wasze ręce i serdecznie gratulujemy w imieniu wszystkich, że poszło muzyki dla was wszystkich. Na zakończenie tej części oficjalnej pozwolę sobie odczytać jeszcze list pani profesor Heleny Krasowskiej, dedykowany właśnie dla zespołu Dolina Nowego Słońca. Szanowna pani kierownik zespołu Dolina Nowego Słońca, Katarzyna Bryjak, drodzy członkowie zespołu. Z okazji jubileuszu 40-lecia zespołu górali czadeckich Dolina Nowego Słońca pragnę złożyć gratulacje założycielom i członkom zespołu. Działalność zespołu przyczynia się do zachowania kultury, folkloru i gwary polskich górali, którzy po II wojnie światowej przybyli do Złotnika z Bukowiny Karpackiej. Kultura Bukowińczyków należy do europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego, które nie jest zintegrowanym jednorodnym monolitem, lecz mieni się różnorodnością języków i tożsamości. Pragnę również przy tej okazji tego doniosłego jubileuszu złożyć podziękowania wszystkim Bukowińczykom, którzy od wielu lat okazywali wielką pomoc pracownikom naukowym. Dzięki waszej gościnności i zaangażowaniu powstały fundamentalne prace językoznawców slawistów, którzy za przedmiot swoich badań obrali waszą gwarę i kulturę. Z wielką życzliwością przyjmowaliście w waszych domach i uczyliście swojej kultury wielu naukowców, od wybitnych profesorów po studentów przygotowujących swoje pierwsze prace. Gratuluję długiego trwania i wspaniałych osiągnięć. Życzę następnych wielkich sukcesów. Cieszę się waszym świętem. Podpisane profesor dr habilitowana Helena Krasowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dziękujemy bardzo wszystkim gościom za złożone życzenia, życzliwość, słowa sympatii i upominki. Powoli kończymy część oficjalną, a za chwilę na stołach pojawi się obiad. Zapraszamy na poczęstunek i życzymy smacznego, a tuż po obiedzie druga część naszego jubileuszu, czyli część artystyczna i nasz występ. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na obiad. Smacznego!